Będziemy rozpoczynali nasze nabożeństwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tych, którzy są tu na miejscu, tych, którzy nas oglądają online. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, a potem uwielbiajmy Go i Jemu oddawajmy cześć i wszelką chwałę. Boże nasz Wszechmogący, dobrze jest nam być z Tobą. Dobrze jest nam być z Tobą i naprawdę jesteśmy tacy szczęśliwi, że Ty dałeś nam tę możliwość, byśmy się mogli, Panie, zgromadzić w Twoim imieniu na tym miejscu, tego poranka. Boże nasz, w sercach naszych jest to pragnienie, by uwielbiać Cię, by wysławiać Cię, by szukać Cię, by napełniać się, Panie, Tobą, bo gdy Ty przychodzisz, Panie, przychodzi Twoje błogosławieństwo, przychodzi Twoja słodka obecność, a my chcemy brać z tego, Panie, całymi garściami, pełnymi garściami, bo potrzebujemy Ciebie, bo potrzebujemy Ciebie, bo Ty zachęcasz nas, byśmy przychodzili do Ciebie, poddawali Tobie, Panie, wszystko i czerpali od Ciebie, by być ubłogosławionymi. By, Panie, przebywając w Twojej obecności, w łasce Twojej, Panie, poddawać się Tobie i przemieniać się, mieć siłę do przemiany, do tego, byśmy się stawali lepsi i lepsi. Boże, dziękujemy Ci za wszystko i za tę możliwość, którą teraz mamy. Prosimy Cię, Panie, przyjdź, gdy będziemy Cię szukali, gdy będziemy, Panie, uwielbiali, wywyższali święte Twoje imię. Ty, Panie, przyjdź i bądź pomiędzy nami. Niech nowa pieśń popłynie z głębokości naszego serca, a święte Twoje imię niech będzie wywyższone. Błogosław, Panie, każdą osobę, która jest, Panie, na tym miejscu, która, Panie, uczestniczy w nabożeństwie, w przekazie internetowym. Błogosław każdemu z nas i daj, byśmy, Panie, naprawdę mogli się radować w Tobie, wypełniać Tobą. Przyjdź, Panie, do każdego miejsca, gdzie jesteśmy zgromadzeni. Z wszystkiego niech Tobie będzie oddana cześć i chwała, a święte Twoje imię niech będzie uwielbione. Halleluja. Amen. Sławmy, wychwalajmy i uwielbiajmy Pana, naszego Boga. Jezus, jak wspaniały, biedny mąż.
Jak Bóg wielki jest.
Przeszłości. Nie wiem, co jutro przyniesie dzień, ale wiem, że na tym miejscu z nami Bóg jest, bo obiecał nam. Ja czekam wciąż, przyjdzie znów, czy Ty spotkasz ze mną się. Pragnienie me, Ty jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się. Ja czekam znów, ja czekam wciąż, aż przyjdziesz znów. Spotkasz ze mną się. Pragnienie me, Ty jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się.
przyjdziesz znów, czy dziś spotkasz ze mną się. Pragnieniem mym Ty jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się. Ja czekam wciąż, aż przyjdziesz znów, czy dziś spotkasz ze mną się. Pragnieniem jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się. Thank you.
Tak, Jezu, Ty jesteś godzien. Godny wszelkiej chwały czci. Pan wywyższony, Pan uwielbiony, Pan nieba i ziemi. Panie, na Twoje imię zgina się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, Panie. Dziękujemy, że do Ciebie należymy, że Twoimi jesteśmy. I Panie, tak jak śpiewaliśmy, oczekujemy, że spotkamy się z Tobą, Panie, tak jak jesteś pomiędzy nami. Ty powiedziałeś, że mieszkasz w chwale swojego ludu. Ty powiedziałeś, że jesteś tam, gdzie Twój lud, Panie, dwóch albo trzech w Twoim imieniu się gromadzi. Panie, oczekujemy. Oczekujemy teraz, że będziemy się spotykali z Tobą, Panie, przez Słowo Twoje. Słowo, które Ty będziesz nam przekazywał. Boże, dziękujemy Ci. Otwieramy swoje serca i prosimy Cię, Panie, błogosław pastora, który będzie przekazywał to słowo. Panie, przydaj mu wszelkiej łaski, wszelkiej mądrości, wszelkiego namaszczenia. Panie, daj, by słyszał Twój głos i mówił to, co Ty chcesz, by tu było powiedziane. Nic mniej, nic więcej. Boże, a nam daj serca, które będą przyjmowały, rozumiały Twoje słowo. A Ty, przewspaniały i przecudowny Święty Duchu, objawiaj nam, pokazuj nam, dawaj, byśmy rozumieli to wszystko, byśmy mogli wzrastać, by nasza wiara mogła wzrastać, by, Panie, nasze zrozumienie mogło wzrastać. Boże Święty, tak bardzo Cię potrzebujemy, tak bardzo potrzebujemy przebywać, Panie, i więcej Ciebie, by było więcej Ciebie, Panie, we wszystkim, w każdej czasie. Panie, teraz, gdy jesteśmy tutaj zgromadzeni, chcemy więcej Ciebie, dlatego mów do nas przez swoje słowo. Niech to będzie strawa dla naszego, Panie, ducha. Boże Święty, błogosławimy też dzieci nasze, które będą się udawały na szkółki. Panie, przydawaj wszelkiej łaski, wszelkiego błogosławienia nauczycielom, którzy będą, Panie, uczyli je Twojego słowa. Boże, błogosław. Błogosław wszystkim nam, Panie, i daj, by imię Twoje było wywyższone pomiędzy nami, a my byśmy by w Tobie byli ubłogosławieni. Ty jesteś Panem i jak śpiewaliśmy, godnym wszelkiej czci, wszelkiej chwały i wszelkiego uwielbienia. Przyjmij cześć i wszelką chwałę. Halleluja. Chwała Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Alleluja. Amen. A teraz weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie. Powiedzmy tak. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Miłość płynąca z czystego serca. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że musi to wypływać z wnętrza naszego, a serce nasze musi być oczyszczone, aby nasza miłość płynęła do naszego Pana i Boga, który nas pierwszy umiłował. Wiemy o tym. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział od 5 do 9, pierwszej części 9 wersetu. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, których niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co mocno twierdzą.
Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś się nim prawidłowo posługuje, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych. Wiemy, że zakon, czyli prawo Boże, jest zbiorem tych przepisów, które mają być przestrzegane. Ale ja nie jeden raz już ten przykład podawałem, że mnie na przykład nie obowiązuje zakon, który mówi, tu nie wolno palić. Mnie on nie dotyczy. Dlaczego? No bo ja po prostu nie palę. Więc on mnie nie dotyczy. I tak, w taki sposób właśnie zakon nie został ustanowiony dla sprawiedliwych, tylko dla tych, którzy źle postępują w tym życiu. Dlatego musimy być czujni i musimy być poddani Bożemu Duchowi Świętemu, który powinien nas prowadzić i pokazywać, w jaki sposób mamy postępować. Bóg oferuje każdemu z nas miłość prawdy. To jest ważne, żebyśmy nie tylko zakon przestrzegali jako ci, którzy się boją, że jeśli nie przestrzegamy jakiegoś prawa, to zostaniemy ukarani. Ale Bóg nas chce nauczyć miłości do swojego prawa, miłość prawdy, bo Słowo Boże, bo zakon Boży to jest prawda. I dlatego musimy się nauczyć miłować Bożą prawdę. Czy chcemy ją przyjąć? Czy chcemy ją miłować? Musimy się nad tym zastanowić. Słowo Boże nam o tym mówi, abyśmy ją miłowali. Kiedy zetknąłem się z wieloma chrześcijanami, którzy opowiadali się za wiarą, żeby wierzyć, żeby ufać Bogu, żeby otrzymywać od Boga przez wiarę wiele rzeczy, ale często nie traktowali Boga poważnie. To zrozumiałem, że wiara w sumie to jest traktowanie Boga poważnie. Wiara to jest traktowanie Boga poważnie. Chcemy to z tego skorzystać, chcemy to wziąć do swojego własnego życia. W dalszym rozważaniu podam przykłady Słowa Bożego, które na ten temat mówią, abyśmy w tym kierunku właśnie zmierzali. Traktowanie Boga poważnie oznacza poważne traktowanie Jego Słowa. Poważne traktowanie Jego Słowa. Pismo Święte nie jest tylko jakąś przygodową książką, którą sobie otwieramy i czytamy, a taka wojna była, a to się wydarzyło, czy tamto się wydarzyło. W taki sposób na początku jest Ewangelia przedstawiana dzieciom, aby dzieci poprzez te historyjki nauczyły się pewnych prawd, które później staną się dla nich źródłem wiary w ich życiu. Dlatego wiemy, że my nie jako historyjkę Słowo Boże czytamy, nie jako historię biblijną, tylko czytamy jako źródło wiary, jako poważne traktowanie tego, co mówi Bóg. Jeśli ktoś mówi do nas, a my większość tego, co mówi do nas, lekceważymy albo wręcz odrzucamy, to z pewnością nie traktujemy tej osoby poważnie, i jesteśmy w zasadzie winni szacunku dla tej osoby. Nie traktujemy go poważnie, bo nie słuchamy tego, co mówi. Jeżeli ktoś do nas mówi, a my za chwilę, jak on nas o coś pyta, no i co ty o tym myślisz? A przepraszam, a co mówiłeś? To wiemy, że ten ktoś nas po prostu nie słuchał. W ogóle nas nie słuchał. I my chcemy podchodzić do tego, co mówi Bóg. Nie możemy w ten sposób podchodzić do Jego Słowa. Jeśli lekceważymy lub odrzucamy większość tego, co Bóg do nas mówi przez Pismo Święte, to nie traktujemy Go poważnie i nie okazujemy Mu szacunku. Nie traktujemy Go poważnie i nie okazujemy Mu szacunku. Wielu chrześcijan ma niestety, ale właśnie taki stosunek do Boga. Traktują Słowo Boże jak bufet z zakąskami.
podchodzą, wybierają, co im smakuje, co lubią, a reszta lekceważą. Nie możemy tak podchodzić do Słowa Bożego, jak do bufetu. Słowo Boże musimy przyjmować w całości, w pełni, całkowicie, wyczerpująco podchodzić do tego, co mówi Bóg. Obietnice, przykazania, zakazy i ostrzeżenia Pisma Świętego mogą mieć praktyczne zastosowanie w naszym życiu. A więc może najpierw porozmawiajmy o obietnicach. Boże obietnice są dla nas naprawdę ważne i nimi żyjemy, nimi się rozwijamy i dzięki nim mamy rozwiązywane problemy w życiu naszym. Cztery Ewangelie zawierają mnóstwo cudownych, wspaniałych obietnic, które dawał Jezus Chrystus. Ale zanim odniesiemy je do siebie, musimy dowiedzieć się, komu poszczególne obietnice były dane. Dla kogo one zostały dane i kto może z nich skorzystać? Ewangeliści wyraźnie zaznaczają różnicę pomiędzy tym, co Jezus mówił do ogólnych ludzi, nie będących uczniami Jezusa Chrystusa. Ponad 900 zapisanych wersetów w Nowym Testamencie zostało skierowanych do uczniów, a 850 zostało skierowanych do nieuczniów, tylko takich ludzi, którzy z nim byli, którzy przychodzili, aby go posłuchać. A więc większość Nowego Testamentu została zapisana dla uczniów. I my musimy się załapać do tych fragmentów, które dotyczą uczniów, bo to są bardzo ważne fragmenty. Cecha wyróżniająca uczniów od ludzi, którzy po prostu sobie słuchali, przychodzili, to jest oddanie i zaangażowanie. Uczniowie cechują się tym, że są oddani Chrystusowi i są zaangażowani w to, co On mówi. Jezus Chrystus, kiedy rozsyłał swoich uczniów, to nie rozsyłał pierwszych lepszych z tłumu, tylko rozsyłał tych, którzy byli uczniami Jego, tych, którzy byli wysłani jako wysłannicy Chrystusowi. Dlatego właśnie musimy się nauczyć być w tej grupie ludzi wybranych, grupie tych ludzi, którzy naprawdę szczerze podchodzą do Słowa Bożego. Szczerze zobowiązali się do posłuszeństwa i naśladowania Jezusa, bez względu na koszty, jakie musieli w związku z tym ponieść. A więc jeżeli jesteś uczniem, to jesteś człowiekiem zaangażowanym, jesteś człowiekiem poświęconym, który nie liczy kosztów tego, że służy Bogu. Nie liczy się z tym, że może być wyszydzany, że może być lekceważony, że może być prześladowany. Po prostu szczerze przychodzi i służy Chrystusowi. Jezus osobiście postawił warunek tego, jak my mamy się zachowywać. I on jest zapisany w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, przeczytamy dwa wersety, 27 i 33. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Zwróćmy uwagę, Słowo Boże, i to zawsze podkreślam, jest bardzo precyzyjne. Bardzo precyzyjne i tak mamy je właśnie czytać. Kto nie dźwiga krzyża swojego? Nie masz dźwigać czyjegoś krzyża, masz dźwigać swój krzyż. Do tego wszystkiego, jeśli nie dźwigasz krzyża, a idziesz za Chrystusem, to nie możesz być uczniem. Nie możesz być sługą Chrystusowym. A więc jeśli chcesz być w służbie, to musisz dźwigać swój krzyż i wtedy dopiero iść za Jezusem.
A więc dwie rzeczy są potrzebne, by być uczniem. Dźwigać swój krzyż i iść za Jezusem. Następny werset mówi, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego. No ja mogę wyrzec się wszystkiego, tylko że tu jest jeszcze jedno konkretne określenie. Nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma. A więc ja mogę się wyrzec tego, co ma sąsiad, bez żadnego problemu, w każdej chwili mogę się wyrzec. Nawet mogę nie chcieć tego, co jest jego. Tylko, że Słowo Boże nam mówi, że żeby być uczniem Chrystusa, trzeba się wyrzec wszystkiego, co ja mam. Patrzcie, jakie Słowo Boże jest precyzyjne. Co to oznacza, że ja mam się wyrzec wszystkiego, co mam? Przecież dużo rzeczy mam. Czy naprawdę mam się wszystkiego wyrzec? Ależ tak. Ale na czym polega to wyrzeczenie? Że miłuję bardziej to wszystko, co mam, a później dopiero Boga. Czy tak? Dokładnie odwrotnie. Miłujemy najpierw Boga ponad to wszystko, co mam. Miłuję Boga ponad to wszystko. To jest wyrzeczenie się wszystkiego, co mam. A więc musimy się nauczyć takiego Bożego chodzenia w tym świecie. Oczywiście my, którzy dzisiaj żyjemy, nie byliśmy obecni, kiedy Jezus to mówił, kiedy Jezus dawał obietnicę. Dlatego zanim odniesiemy do siebie którąkolwiek z jego obietnic, musimy zadać sobie pytanie. Czy jestem tego rodzaju osobą, do której Jezus Chrystus mówił? Czy jestem tego rodzaju osobą, jak uczniowie, do których mówił? Czy jego obietnice noszą się do mnie? Czy mam do nich prawo? A więc musimy się o to zapytać siebie i zobaczyć, co wynika ze Słowa Bożego. Na przykład Ewangelia Jana, 14 rozdział, 13 werset mówi tak. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. Odnosi się to do mnie? Korzystamy z tego bardzo często. Bardzo często cytujemy ten fragment Słowa Bożego i chcemy z niego skorzystać. Ale jakie są warunki skorzystania z tego? Następny, Jana 14, rozdział 14, werset. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. I wszyscy ludzie uważają, że to do nich jest słowo. I w każdej chwili mogą z tego skorzystać. O cokolwiek będę prosił, więc co ja chciałbym poprosić? No to co mi się chce w danym momencie? Panie Boże, daj mi to. I patrzę, jest, buch, przede mną stanęło w cudowny sposób. Jaka wspaniała magia. Działa, na pewno działa. No właśnie, dlatego rozważamy to słowo, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście te słowa się odnoszą do nas, do mnie się odnoszą, tak każdy z nas musi do tego podejść. I następny przykład, Jana 14, rozdział 19, werset. Ja żyję, Jezus Chrystus mówi, i wy żyć będziecie. Odnosi się to do nas? Rozważamy właśnie. A 14 rozdział 27 werset mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Czy to słowo możemy sobie wziąć i powiedzieć, niech się nie trwoży moje serce, nie trwóż się we mnie moje serce, spokojnie, bez żadnych problemów, tak jak to mówią młodsi ludzie, spoko, nic się nie wydarzy, wszystko jest w porządku. No właśnie, czy się odnosi to ta spokojność do mojego i twojego życia? Te obietnice były dane grupie oddanych uczniów. Na to zwracam uwagę. W imieniu których Piotr powiedział w tejże Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale, 28 wersecie, oto my opuściliśmy, co było nasze,
a poszliśmy za Tobą. Widzimy, kogo to dotyczy? Czy rzeczywiście jesteśmy uczniami Chrystusowymi? Czy rzeczywiście zostawiliśmy to, do czego były przywiązane nasze serca? I poszliśmy za Nim całkowicie, zdecydowanie, rzucając wszystko, co było nasze. Domaganie się tych obietnic od Boga, aby nam je spełnił, bez spełnienia warunku zapisanego w Łukasza 14, 27, 33, to co czytaliśmy, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. To spełnienie tego warunku, bez spełnienia tego warunku, musimy to przyjąć do wiadomości. Oczekiwanie, że Bóg nam coś da, że Bóg spełni swoje słowo, powoływanie się na to słowo, bez spełnienia warunków, które Bóg kładzie, jeśli to i to zrobisz w swoim życiu, a nie są to bardzo wygórowane warunki, to nie możemy oczekiwać, że Bóg wypełni swoje słowo i da nam to, na co my się powołujemy. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy jestem uczniem, czy tylko członkiem zboru? Musisz zadać sobie to pytanie. Czy jestem uczniem Chrystusowym, czy jestem po prostu członkiem zboru? Bo to jest różnica. Zdecydowana różnica. Teraz może rozważmy krótko Boże przykazania. Jak to jest z Bożymi przykazaniami w naszym życiu? Pierwszy list Jana, 2, 3 i 4 wersety mówią tak. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Widzimy, jak ostre jest Boże Słowo i jak precyzyjnie określa warunki, w jakich Bóg chce nas prowadzić po tym świecie. To nie są jakieś, jak podkreślam jeszcze raz, całkiem podstawowe, ale jakże ważne w naszym życiu. Nasza reakcja na Boże przykazania obnaża nasz faktyczny stan duchowy przed Bogiem. Obnaża. Nasza reakcja na Boże prawo, na Boży zakon, na Boże przykazanie. Jeśli jesteśmy im posłuszni, to znaczy, że znamy Boga. I odwrotnie, jeśli nie jesteśmy im posłuszni, to znaczy, że nie znamy Boga. Biblia zawiera wiele przykazań dotyczących różnych dziedzin naszego życia, ale Jezus ujął je wszystkie w nowym przykazaniu, dając mu pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34, 35 wersety mówią tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A mamy papierek lakmusowy. Bardzo łatwo możemy rozpoznać, czy ktoś jest uczniem Chrystusa, czy nie jest uczniem Chrystusa. Jeśli mamy między sobą wzajemną miłość, to jesteśmy uczniami Chrystusa. Jeśli jej nie mamy, to nie jesteśmy uczniami, jesteśmy członkami zboru. Po prostu zwykłymi członkami zboru. Inaczej mówiąc, członkami zboru bez miłości. Musimy się tego nauczyć. Kochani, to jest chodzenie w Duchu Świętym.
Niektórzy myślą, że chodzenie w Duchu Świętym to jest mówienie innymi językami, to jest wkładanie rąk i modlitwa i są uzdrowienia i wyganianie demonów. To jest chodzenie w Duchu Świętym. Moglibyście powiedzieć, no co, uważasz inaczej? Tak, uważam inaczej. To nie jest chodzenie w Duchu Świętym. To jest działanie Ducha Świętego w pośród nas. Wiecie, jak to się odnosi do rzeczywistości? A w taki sposób, jak Saul znalazł się w gronie proroków, którzy prorokowali i byli pod wpływem działania Ducha Świętego, i co wtedy Saul, odrzucony już przez Boga, zaznaczam, co wtedy Saul robił? Przyglądał się, patrzył? Nie. Prorokował razem z nimi. Jak znalazł się wśród prorokujących, to prorokował razem z nimi. Wiecie, ja wam powiem, pewien brat, który bardzo mocno w Duchu Świętym był używany do uzdrowień innych ludzi, do uwalniania tych ludzi, przyjechał do pewnego zboru i tam miał wykłady i mieszkał w domu pewnego członka tego zboru. I miał w życiu swoim ten człowiek problemy, bardzo poważnie chory był. Miał wtedy bardzo mocno zaawansowaną cukrzycę i leki i insulina jakoś słabo działały na niego, mówić, chcę mówić o Chrystusie. A więc bracie, pomódź się za mnie, żebym nie miał tych problemów. No ten brat oczywiście tam wieczorem, jak był w tym domu po usłudze w kościele, pomodlił się o niego i wszystkie objawy cukrzycy znikły całkowicie. W ogóle żadnych objawów nie było. I wiecie, on tam usługiwał przez 2 tygodnie, bo to była taka kampania ewangelizacyjna. Przez 2 tygodnie usługiwał w tym mieście i przez cały czas nie było żadnych problemów w życiu tego człowieka z cukrzycą. Wiecie, kiedy problemy się zaczęły? W momencie, jak ten brat wyjechał, problemy się na nowo zaczęły. Dlaczego? Ano dlatego właśnie mówię, że prowadzenie Ducha Świętego polega zupełnie na czym innym. Podaję jeszcze fragment Słowa Bożego, gdzie pewni ludzie powiedzieli, Panie, jak to w Twoim imieniu demony wyganialiśmy, w Twoim imieniu uzdrawialiśmy, w Twoim imieniu i to, i tamto, i cuda czyniliśmy. Co Bóg do nich powiedział? Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, czyniciele nieprawości. Nigdy was nie znałem, podkreślam te słowa. A więc nie znał Bóg ich nawet wtedy, kiedy te cuda czynili, kiedy demony wyganiali. Dlatego podkreślam, prowadzenie Ducha Świętego polega na czym innym. Musimy nasze myślenie zmienić. To jest dar od Boga. My jesteśmy święci z powodu uświęcenia przez Boga, z powodu tego, że dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu. A to, co Bóg wśród nas czyni, to czyni Bóg, nie my. Musimy to zweryfikować i spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu przykazaniu, temu nowemu przykazaniu, o którym czytaliśmy przed chwilą, to wypełniamy całe Boże prawo, czyli zakon. W Galacjan, w 5:14 jest powiedziane, albowiem cały zakon, słuchajmy uważnie, cały zakon, całe prawo Boże streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym, wiecie w jakim? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Cały zakon w tym się zawiera. Dlatego właśnie nie musimy siebie pilnować, żebym, jak przyjdę do przyjaciela swojego, to ja muszę naprawdę uważać na swoje łapy, żeby mu czegoś nie ukraść. Przyjdę do jego domu i muszę uważać, w
wchodzę do łazienki, a tam żona tego brata zostawiła złoto w miseczce. No tak pilnowałem swoich rąk, żeby tylko nie wziąć. Tak pilnowałem. Jakoś upilnowałem. Czy tak postępujemy? Jeśli mamy miłość do tej osoby, jeśli kochamy Boga, jeśli kochamy tą osobę, to przyjdzie nam w ogóle do głowy, żeby coś wziąć, żeby coś ukryć. To powoduje, że rozwijamy się w Duchu Świętym. Wszystkie przykazania dane zostały po to, abyśmy mogli posiąść miłość i to jest cel ostateczny. Przykazania są po to, żebyśmy zdobyli miłość w naszych sercach. Po to są przykazania. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 5 i 6 wersety mówią tak. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Widzimy? Czytaliśmy na początku. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Boże prawo, Boży zakon prowadzi nas do miłości. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Tak? A na początku jest powiedziane, będziesz miłował. I to wszystko, co za tym dalej powiedziane, już jest ci niepotrzebne. Tak jak mówiłem na początku, tu nie wolno palić. Nie obowiązuje mnie, bo ja nie palę. A więc mówiąc szczerze, jeśli ja żyję według pierwszych dwóch przykazań, to pozostałych mogę nawet nie czytać. Bo to jest normalne, że nie będę kradł, że nie będę zabijał, że nie będę cudzołożył. Przecież to normalne. Normalne. Każda religijna działalność, która nie wytwarza miłości, jest tylko daremnym wysiłkiem. Nasz Kościół, Kościół Zbawienie w Jezusie, jeśli nie wytwarza miłości, to jest daremnym wysiłkiem. Na darmo tylko istnieje, na darmo funkcjonuje. Musimy wytwarzać miłość i ona musi być odczuwalna, wyraźnie odczuwalna. Ciepło Bożej miłości musi być odczuwalne przed wszystkich tych, którzy tu się znajdą. Pod tym kątem musimy ocenić nasze posłuszeństwo Bożym przykazaniom. I musimy zapytać siebie samych, czy nasze życie wyraża Bożą miłość? Moje życie, zapytaj siebie, czy moje życie wyraża Bożą miłość? Jeśli nie wyraża, to masz problem. Mam problem, jeśli nie wyraża. A teraz może kilka słów na temat Bożych zakazów. 1 Jana, 2 rozdział, 15 werset mówi tak. Nie miłujcie świata i tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. W tych słowach Bóg zabrania nam kochać świat. I zmusza nas do dokonania wyboru. Stawia przed nami wybór. Albo kochasz świat, albo kochasz Boga. Nie ma innej możliwości. Nie możesz kochać trochę świata i trochę Boga. Bo jesteś wtedy letni i co Słowo Boże mówi? Wypluje cię z moich ust. Chciałbyś być wypluty? Nie jest to nic wartościowego. Dlatego musimy się zastanowić nad tym, czy dokonujemy właściwego wyboru. Możemy albo kochać świat, albo kochać Boga. I nie możemy obu rzeczy robić jednocześnie. Musimy postanowić,
albo kochamy świat, albo Boga. W Nowym Testamencie słowo świat oznacza wszystkich ludzi, wszelką działalność, która jest podporządkowana sprawiedliwym rządom, która nie jest podporządkowana sprawiedliwym rządom Pana i władcy, którym jest Jezus Chrystus. Ogół sytuacji wokół nas, wszystko, co nie jest podporządkowane władcy, jedynemu władcy, Jezusowi Chrystusowi. Inaczej mówiąc, wszystko, co nie jest złożone pod Jego stopami, na czym On położył swoją rękę, to jest wszystko świat. I pójście za światem oznacza, że nie idziemy za Bogiem. Świat jako taki świadomie lub nieświadomie buntuje się przeciw Bogu. Dlatego jeśli miłujemy świat, to stajemy w jednym rzędzie z buntownikami. Musimy się nauczyć tego i musimy rozeznać to w życiu na tej ziemi. Jeśli świat lubimy, to stajemy w rzędzie buntowników przeciwko Bogu. Musimy sobie to uświadomić. Pociąg do świata w całym naszym życiu jest bardzo silny, bo świat oferuje nam bardzo wiele pokus, które nas nęcą, zachęcają. To jest tak, jakbyś oglądał reklamy i te reklamy cały czas ciebie uderzają i cały czas ciebie uderzają i cały czas ciebie atakują. Gdzie byś się nie obrócił, to reklamy wszędzie masz. I z tyłu, i z przodu, z jednego boku, z drugiego boku, nad głową twoją, pod stopami twoimi, wszędzie są reklamy. Tak wygląda świat, jeśli chodzi o nęcenie człowieka przez szatana. Niektóre z tych pokus wydają się nam niewinne, ale zawsze są zaprawione trucizną buntu. Zawsze są zaprawione trucizną buntu. Jednym z głównych kanałów wpływu wywieranego na nas przez świat są media z wszystkimi swoimi formami rozrywki, jaką nam proponują. Dlatego bądźmy bardzo ostrożni. W Biblii Bóg przewidział dla swojego ludu okresy radosnego świętowania i ludzie zawsze brali w nim aktywny udział. Świętowanie, aktywny udział w świętowaniu. Bóg jest zainteresowany. Niektórzy ludzie mówią, nie można obchodzić święta Bożego Narodzenia, bo przecież Bóg się nie urodził. Bóg istnieje wiecznie. I swoje różne teorie wygłaszają. Powiem tak, Bóg jest zainteresowany, żebyś świętował, żebyś odpoczywał, żebyś się radował. Bóg jest zainteresowany, żebyś brał w tym udział, żebyś w tym był. Bóg jest zainteresowany. Natomiast rozrywka tego świata pokazuje ci w mediach, żebyś ty tylko siedział i patrzył. Żebyś nie uczestniczył w tym, tylko patrzył. A to wszystko jest zaprawione trucizną buntu. Nigdy ludzie wierzący nie pozostają biernymi widzami. Wiele współczesnych programów poprzez pokazywanie przemocy i zepsucia przyczynia się do deprawacji. Daję przykład, jak należy źle postępować. Kiedy oglądałem świetny film, komedia,
akcja była naprawdę żywa, ale w kilku scenach aktorzy używali wulgarnego języka, więc musiałem go wyłączyć. Bo doszedłem do wniosku, że nie mogę wystawiać Ducha Świętego, który we mnie mieszka, na te obrzydliwe słowa. Coś jakby we mnie kurczyło się w środku. Coś, jakaś reakcja następowała tak, jakbym dotknął palcem do jakiegoś bardzo gorącego przedmiotu. Co wtedy się dzieje? Trzymam dalej i myślę. Gorące. Muszę coś z tym zrobić. I trzymam dalej i myślę. Muszę postanowić. I postanawiam, zabiorę swój palec. I wtedy zabieram mój palec. Czy tak? Jest natychmiastowa reakcja. Zanim pomyślę, zabieram swój palec. I wtedy tylko myślę, co zrobić, żeby bąbla nie było. A więc zimną wodę do lodówki. Przykładam do lodu. Co tylko, wszystko, żeby zareagować, żeby nic. Właśnie tak mamy reagować, jeśli dotykamy się brudnego świata. Jeśli oglądasz telewizję, ja nie mówię, że to grzech. A, ciekawe, tak a propos telewizji, byłem w pewnym kraju, gdzie wierzących ludzi zabroniła w swoim zborze, członkom zboru oglądać telewizję i w ogóle mieć telewizor w domu. Więc byłem u jednego z takich ludzi, w zasadzie byłem w trzech takich domach, nie jednocześnie, ale po kolei. I teraz tak, w pewnym momencie zapytali się mnie, czy mnie nie gorszy telewizor. Ja mówię, no nie, mnie telewizor nie gorszy. Mówię, mnie gorszy oglądanie telewizora, ale telewizor nie. I oni, wiecie, podeszli do takiego dużego kompletu mebli, otworzyli drzwiczki i tam był telewizor. I oni sobie włączyli i oglądali. Nie mam nic przeciwko, żeby oglądać i nie robię też zakazów. Dlatego nie będę sprawdzał w waszych domach, czy macie telewizor, czy nie, tylko będę was przestrzegał przed tym, że jeżeli tam jest coś nieczystego, żeby wasz duch zareagował od razu, i żebyście od razu pilotem przełączyli to, a nie podgłośnili. Taka jest prawda. Musimy się tego nauczyć. To musi wejść w krew, tak jak z tym dotknięciem gorącego. Musi wejść w krew. Po prostu wtedy, momentalnie, zanim pomyślisz, przełączasz. Bo coś skurczyło się w tobie. Bo Duch Święty coś się zasmucił. Ostatecznie postanowiłem, że zawsze będę tak reagował i nie będę uczestniczył w tym, co gloryfikuje grzech i obraża Jezusa. Będę trzymać w domu książek czy innych przedmiotów, które mogą przynieść ujmę Chrystusowi. Czy to jest radykalizm? Być może jest. Jeśli tak, to chrześcijaństwo jest radykalnym wyznaniem wiary. Taka jest prawda. I musimy o tym wiedzieć. Radykalnie podchodzimy do tego świata, żeby się nie zabrudzić i żeby ten świat nas nie zniszczył. Boże ostrzeżenia. Bóg ostrzega nas, tak jak na początku powiedziałem. Są też ostrzeżenia. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest prorocza zapowiedź Jezusa dotycząca czasów ostatecznych, dni ostatecznych. Jezus zaczyna od ostrzeżenia. Przed oszustwem i zwiedzeniem. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Znamy to słowo, z pamięci je znamy. A dalej i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Zwiedzenie
jest największym poszczególnym, pojedynczym niebezpieczeństwem, jakie czyha na chrześcijanina. Zwiedzenie. Ostrzeżenia z Mateusza 24 były skierowane do apostołów, których wybrał sam Jezus, a którzy stale z Nim przebywali przez 3,5 roku Jego służby. Ostrzegał ich. Skoro apostołowie potrzebowali ostrzeżenia, to tym bardziej my, bo nie jesteśmy wolni od takiego niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa zwiedzenia. Jest jednak wielu chrześcijan, którym się wydaje, że ich nie dotyczy to ostrzeżenie. Ostrzeżenie o możliwości zwiedzenia. W 2 Tesaloniczan, w 2 rozdziale, w 9, 10 wersecie Paweł powtarza ostrzeżenie przed oszustwem przy okazji nadejścia Antychrysta. A ów niegodziwiec, czyli Antychryst, przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego mają zginąć? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Pamiętajmy też, że pochopne uznawanie wszystkiego, co nadprzyrodzone, za pochodzące od Boga, również prowadzi do zwiedzenia. Nie wszystko, co cudowne, jest Boże. Musimy o tym wiedzieć. Czytaliśmy tutaj, że Antychryst przyjdzie z wielką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw. W jaki sposób się bronić? Przed zwiedzeniem jest tylko obrona. Słowo Boże o tym mówi. Miłość prawdy. 2 Tesaloniczan 2:10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. A więc zbawieni jesteśmy, wyratowani, wybronieni, jeśli kochamy prawdę. I tego się musimy nauczyć. W tym jest zawarte mocne i żarliwe zobowiązanie do poddania się autorytetowi Pisma Świętego, które wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Wytwarza w nas instynktowną reakcję przeciwko wszelkiemu nauczaniu i służbie, które nie są zgodne z Pismem Świętym. Natychmiastowa reakcja. Odruch bezwarunkowy. Odruch bezwarunkowy. Musisz mieć, tak jak masz cielesny odruch bezwarunkowy, tak musisz mieć wyćwiczony duchowy odruch bezwarunkowy. Nawet nie pomyślisz, jak odskakujesz od tego, odrzucasz, momentalnie się wycofujesz. Bóg oferuje każdemu z nas miłość prawdy. Czy chcemy przyjąć miłość prawdy? To jest coś, co nas ratuje. I daje nam wybawienie, daje nam zbawienie, daje nam uwolnienie, daje nam prawdę. Potraktujmy Boże ostrzeżenia poważnie. Nie lekceważmy ich, bo to jest jedyna obrona. Jedyna obrona. My mamy nauczyć się być prowadzeni przez Ducha Świętego. I wtedy dopiero dostępujemy tego, co Bóg obiecał. Wtedy dopiero, kiedy przychodzimy do naszego Pana i zaczynamy prosić, to wiecie, co Bóg mówi? Czyż mogę odmówić mojemu wiernemu słudze Mojżeszowi? Czyż mogę odmówić mojemu wiernemu słudze Eliaszowi?
Czyż mogę odmówić mojemu wiernemu sługudze Danielowi? Bądź i ty wśród takich sług Bożych, którym Bóg nie odmawia, jak proszą. I ażeby to było możliwe w twoim i w moim życiu, musimy kochać Bożą prawdę. Kochaj Bożą prawdę całym sercem i naucz się chodzić Jego drogami, bo nie to ciebie nobilituje i nie to ciebie uświęca, że dzieją się wokół ciebie jakieś Boże cuda. One nie są twoje, to są Boże cuda. Wyganianie demonów to też nie jest twoje, to jest Boże. To Duch Święty wyrzuca demony, nie ty. I nie działają na twój rozkaz, tylko używają ciebie, abyś przy tym był. Abyś pomógł osobie uwalnianej uwierzyć, że Bóg mu pomaga. Uzdrów mnie. To dzieje się z góry, od Ojca Wieczności, który niech będzie uwielbiony na wieki wieków. Amen. Amen. A teraz, kochani, powstańmy, pomódlmy się i przystąpimy do stołu Pańskiego. Będziemy błogosławić naszego Pana i będziemy się radować tym, że możemy uczestniczyć w tej wielkiej radości, zwycięstwie, triumfie naszego Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad szatanem, nad piekłem i nad złością. Panie nasz, oto jesteśmy przed Twoim obliczem, jako Twoje dzieci. Chcemy chodzić tylko Twoimi drogami. Chcemy kochać tylko Ciebie. Chcemy przestrzegać nowe przykazanie. Chcemy żyć w Twojej miłości i kochać Twoje słowo. Kochać każde słowo, które Ty powiedziałeś. Chcemy w tym żyć i chcemy być powodowani działaniem i rozkazem Twojego Ducha Świętego. I teraz niesieni Twoim Duchem, niesieni Twoim posłannictwem i Twoim rozkazem, chcemy przystąpić do Twojego stołu. Ty powiedziałeś, czyńcie to. Wy to czyńcie na moją pamiątkę. I chcemy to, Panie, my chcemy to czynić na Twoją pamiątkę, aby imię Twoje było uwielbione, aby na wieki wieków było wznoszone uwielbienie Twojemu świętemu imieniowi, że zwyciężyłeś złego, zwyciężyłeś grzech, pokonałeś szatana i dałeś nam pełną wolność i zaprosiłeś nas do swojego wiecznego królestwa. A teraz, Panie, chcemy się skupić na tej wspaniałej radości spożywania Twojego ciała i picia Twojej krwi pod postacią chleba i wina. Chcemy też, Panie, prosić Ciebie, abyś Ty przez Ducha swojego Świętego użył braci, którzy będą usługiwać przy tym stole. Napełnij ich Duchem swoim Świętym. Użyj ich na Twoją chwałę. I niech imię Twoje będzie uwielbione odtąd aż na wieki wieków. Halleluja. Amen. Proszę Was, bracia, abyście przystąpili do usługiwania. Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy od przeczytania Bożego Słowa. Będzie to pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 11, werset 23. Ale bowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją.
Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Brat Edward poprowadzi nas w modlitwie. Błogosławmy naszego Pana, dziękujmy Mu za to, co uczynił na krzyżu, za każdego z nas. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Boże. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość do nas, Panie. Dziękujemy Ci, że oto jest dzień, oto jest dzień, który możemy na Twoją pamiątkę przyjść przed Twój święty tron, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy wspominać to, co uczyniłeś dla nas, Panie. Dziękuję Ci, że Ty oddałeś swoje życie. Dziękuję Ci, że Ty oddałeś swoje życie, Panie, na krzyżu Golgoty, przelałeś swoją świętą krew. Dziękuję Ci, że Ty cierpiałeś za nas, Boże. Dziękujemy Ci, że Ty tak mocno nas ukochałeś, Ojcze, że dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby za nas umarł. Dziękujemy Ci. Tak jak czytaliśmy w Słowie, Boże, wspominamy to na Twoją pamiątkę, Panie. Będziemy to czynić cały czas. Chcemy rozważać swoje serce, jaką wielką rzecz uczyniłeś, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, bo Ty jesteś wielki, potężnym Panem, potężnym Królem, a mimo to przyszedłeś do takiego kruchego ludu. No niepewnego, Panie, ale Ty wyratowałeś nas, Panie. I dziękuję Ci, Boże, że Ty postawiłeś nas mocnym, Panie. W Tobie, Królu, jesteśmy mocni, bo Ty nas każdego dnia oczyszczasz, każdego dnia nas prowadzisz, Panie. Bo Ty każdego dnia podnosisz nas. Kiedy przyjdziemy do Ciebie, szczerze, z otwartym sercem, Panie, wyznajemy grzechy swoje, Panie, to Ty nas oczyszczasz, Ty nas, Panie, obmywasz, okrywasz nas swoją szatą sprawiedliwości, Boże. I dziękujemy Ci, Boże, że ma w Tobie zawsze wsparcie, Panie. Chwała Tobie, Królu. Dziękujemy Ci. Ty jesteś tak łaskawy i wielki, Panie. Na tym miejscu chcemy Ciebie wysławiać i wywyższać Ciebie, Boże. Chcemy łamać ten chleb w Twoim imieniu, Panie, i dzielić go wśród nas. A niech Twoje imię będzie wywyższone, uwielbione. Bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, wszelkiej czci, wszelkiego uwielbienia, Panie. Ty, wspaniały Jezu, który żyjesz i królujesz, który władasz, Panie, który wszystko jest w Twoich rękach, Panie. My jesteśmy, Panie. Ty troszczysz się o nas, Panie. Każdy włos na naszej głowie jest policzony. Nic się nie dzieje bez Twojej woli. Nic się nie dzieje, Panie. Chwała Tobie, Królu. Dziękujemy Ci. Pobłogosław ten chleb, Panie, i rozdziel go wśród nas. Niech Twoje imię będzie wywyższone, uwielbione. Wspaniały Ojcze, wspaniały Jezu i cudowny Duchu Święty. Alleluja. Amen.
A gdy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i mówiąc do swoich uczniów, błogosławił go. To jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu. To czyńcie na pamiątkę moją. Brat Zbigniew poprowadzi nas w modlitwie. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za łaskę Twoją. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy być w tym miejscu, na tym miejscu i wielbić Cię, oddawać Ci chwałę, której Ty jesteś godzin. Bo Ty, Panie, w swojej wielkiej miłości, bo Ty, Panie, w swojej wielkiej łasce dałeś nam uwolnienie, dałeś nam wybawienie przez Syna swego jedynego, przez Jezusa Chrystusa. To nie nasze uczynki to uczyniły, to nie nasza sprawiedliwość, Panie, ale Ty w łasce swojej, bo my nie zasłużyliśmy na taką wielką miłość, jaką Ty okazałeś wobec nas. Ale Ty przyszedłeś tutaj, przyszedłeś nas. Przyszedłeś, Jezu, do swojego stworzenia i w łasce swojej dałeś uwolnienie. Uwolnienie z grzechu, który nas gnębił. Uwolnienie z ciężarów, których nie mogliśmy sami zdjąć. Ale Ty, Panie, dałeś to uwolnienie. Ty wziąłeś na siebie ciężar, który był naszym ciężarem. Ty zaniosłeś go na krzyż Golgoty. I tam, Panie, zostałeś umęczony za nas, za nasze winy. Ty dałeś nam, Panie, to zwycięstwo. Zwycięstwo, bo śmierć nie była w stanie Cię zatrzymać, bo piekło nie mogło Cię zatrzymać, bo szatan nie był zwycięzcą, bo to Ty, Panie, zwyciężyłeś. Ty związałeś mocarza. Ty dałeś wolność zniewolonym. Ty, Panie, wziąłeś klucze od piekła i od śmierci i wyprowadziłeś jeńców. Ty jesteś po prawicy Ojca Niebieskiego i to Tobie zostało wszystko złożone pod stopy. A Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Ty jesteś naszą siłą, Panie. Ty jesteś naszą tarczą. Ty jesteś naszym orędownikiem przy naszych upadkach. Poznasz nas doskonale, bo nic nie jest przed Tobą ukryte, Panie. I wiesz, że nie jesteśmy doskonali. Ale Ty w swojej doskonałości dajesz nam wybawienie. I pomimo tego, że upadamy, Ty podnosisz nas, oczyszczasz i prowadzisz dalej swoją drogą. Dziękujemy Ci za to wszystko, Panie. Prowadź nas i przemieniaj, bo potrzebujemy Twojej przemiany. Dotykaj się naszych serc, dotykaj się naszych myśli, abyśmy byli, Panie, pokornymi przed Twoim obliczem, abyśmy dali się prowadzić i dali się przemieniać, abyś Ty, Panie, mógł działać w naszym życiu, aby Twój Duch Święty mógł nas prowadzić, bo nic nie jest ukryte przed Tobą. Ty wiesz wszystko. Znasz każdą naszą myśl. Ty znasz, Panie, każdy zamysł naszego serca, a pomimo tego jesteś z nami i prowadzisz nas. Twoja jest łaska i Twoje jest błogosławieństwo, a my chcemy Cię wysławiać, Panie, a my chcemy uwielbiać Cię, a my chcemy oddawać Ci chwałę, której Ty jesteś godzien. Prowadź nas, Panie, prowadź nas w mocy Twojego świętego imienia. Bądź uwielbiony. Hosanna. Alleluja. Amen.
Panie nasz Wszechmogący, Jezu Chryste, Zbawicielu, wielbimy Ciebie na tym miejscu i z radością, Panie, wspominamy tamte dni, bo Ty, Panie, i zasiadasz po prawicy naszego Boga, ale na tym nie skończyła się, Panie, Twoja rola, dlatego że Ty wstawiasz się za nami, dlatego że zabiegasz aktywnie, Panie, o naszą sprawiedliwość. To Ty jesteś tym, który daje nam ich cenie i wykonanie. Dajesz nam wszystko, co potrzebne do pobożności, Panie, kiedy wołamy do Ciebie, odnawiasz nasze serce, dajesz nam nowego, prawego ducha. Wielbimy Cię i błogosławimy, Boże Wszechmogący. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, co żeś dla nas uczynił i za to, że przygotowałeś nam, Boże, mieszkania w niebie. I spodziewamy się, Boże, że zobaczymy Ciebie tam na miejscu. Chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Amen. Chwała Panu naszemu, że mogliśmy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Radosna chwila i wspaniały moment. A teraz poproszę grupę uwielbiającą, aby przyszli. Chcemy zaśpiewać Panu naszemu pieśń i po tej pieśni będziemy mieli modlitwę wspólną i jeszcze będziemy chcieli czekoladkę urodzinową Justynie dać. Śpiewajmy Panu naszemu na chwałę. I brat Kazio przejdzie z tacą w czasie śpiewania pieśni. Przyjdź oczyść serce me.
Skupmy się w modlitwie. Król, za to miejsce, za ten czas, Stwórco, że Ty nas przyprowadziłeś tutaj, że Ty dałeś miejsce, Panie, że Ty dałeś, Królu, dom Boży i dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci, Królu, że możemy do Ciebie wołać, że możemy oddawać tą miłą woń, Panie, że możemy śpiewać na Twoją chwałę, nasz Królu, nasz Zbawco, nasz Pocieszycielu, Ojcze, który jesteś blisko. Dziękujemy Ci, Panie, za słowo, które do nas posłałeś i za usta, które mówiły do nas przez Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy się karmić, Królu, że możemy, Panie, wziąć coś do naszego życia, Królu, i iść za tym Słowem, Słowem od żywego Boga. Jesteś blisko, Panie, jesteś między nami, Królu, jesteś wszechmocnym Ojcem, Pocieszycielem i Zbawcą. Chcielibyśmy, Panie, wołać, Królu, dziękować, Królu, do Ciebie. Nasza siostra Beata, Panie, dziękuję Ci za rozwiązanie jej spraw rodzinnych, Królu. Dziękuję Ci za to, że Ty to wszystko rozwiązałeś, Panie, że Ty dałeś swoją miłość, swoją prawdę, Królu. Ona Ci dziękuje za to. I prosi Cię również, Królu, o pełne uzdrowienie z przeziębienia, żebyś Ty to wszystko zabrał, zabrał tą chorobę. W imieniu Twoim, Panie, jesteśmy podnoszeni. W imieniu Twoim, Królu, jesteśmy uzdrawiani i dziękujemy Ci za to. Siostra Iwona, dziękuję Ci, Panie, za uzdrowienie Daniela. Dziękuję Ci, Królu, że Ty go podniosłeś, Panie, że Ty go uzdrowiłeś, Królu, i jest zdrowy. Dzięki Twojemu imieniu, Panie, dzięki Tobie, Królu, bo Ty jesteś wielki. Proszę Cię, Królu, żebyś Ty ją podniósł, Panie, żebyś Ty ją uzdrowił, Stwórco. On do Ciebie woła. My do Ciebie wołamy, Panie, w Twoim imieniu. Twoje dzieci, Twój lud, Twoi ludzie są uzdrawiani, Twoje ludzie są podnoszeni. Z wszelkich dolegliwości, Panie, w Tobie jest siła i moc. Ty jesteś naszym lekarzem. Tobie chwała i cześć, Panie, ponad wszystko. Siostra Joanna, Panie, prosi Cię o uzdrowienie Leszka, córki Katarzyny, żebyś Ty ich, Panie, podniósł, Król, żebyś Ty ich, Panie, uzdrowił. Ona do Ciebie woła, my do Ciebie wołamy o uzdrowienie, o podniesienie. O to, że tej choroby już nie ma, bo Ty, Królu, ją zwyciężyłeś na krzyżu, Ty ją, Panie, zabrałeś. W Tobie jest moc, w Tobie jest siła i w Tobie jest uzdrowienie ponad wszystko, nasz Boże, żywy Królu. I również prosi Cię o wzmocnienie, Panie, i o ochronę dla całej swojej rodziny, Król, żebyś Ty ich, Panie, chronił przed przeziębieniem, chronił ich przed jakimikolwiek atakami, Królu. Ona Cię prosi, Panie, ona woła do Ciebie, a Ty wysłuchujesz swoich dzieci, wysłuchujesz każdego z nas, bo Ty jesteś blisko, Ty jesteś tuż obok, Królu. Hosanna, halleluja, Panie. Chcielibyśmy, Panie, wołać do Ciebie o naszą budowę, podziękować Ci za każdy ten etap, za każdy ten fundusz, który tam wpłynął, Panie, za to wszystko, co nam dałeś, Królu, bo ten dom Boży powstaje na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za to wszystko, co nam dałeś. Pobłogosław tych wszystkich ludzi, te wszystkie ekipy, wszystkich, którzy są zaangażowani w to, Panie. Prowadź, prowadź tak, jak Ty prowadzisz to do tej pory, Królu, zgodnie z Twoim słowem, zgodnie z tym, co Ty mówisz, Królu. Dziękujemy Ci, że dałeś tak wiele i prosimy o jeszcze więcej, wpływały, Królu. Ty widzisz, co jest potrzebne. Ty widzisz kolejny etap. Ty wiesz, co jest potrzebne i będziemy tego słuchać. Będziemy iść za Tobą, Królu, bo Twoja jest chwała, Twoja jest mądrość, Panie. Pobłogosław również, Panie, czas, kiedy będziemy zmierzać do Międzylesia, czas kolejnego spotkania. Czas kolejnego spotkania z Tobą, Królu, z naszym Bogiem, z naszym prawdziwym Ojcem. Pobłogosław tych wszystkich ludzi, którzy tam będą zmierzać. Błogosław te słowo, Królu, które będzie przekazywane dla Twojego ludu, bo to dla Twojej chwały, dla Twojej dzieci. Pobłogosław również czas, kiedy my tu obecni będziemy wracać do domów. Daj nam dobry czas, Boży czas, miły czas, Królu. I poprowadź ten nadchodzący tydzień, naszą pracę, Panie, nasze rodziny. W Twoim duchu chcemy chodzić. W Twoim duchu, Panie, w Duchu Świętym, za Twoim głosem. Twój lud chce iść za Tobą, Panie. Hosanna, halleluja, amen. Jeszcze chwilę skupmy się, pomodlę się o pokój. Panie nasz i Boże, przed Twoim obliczem stajemy jako Twoje dzieci, jako ci, którzy ufają tylko Tobie.
spolegają na Tobie i na Ciebie liczą. Boże nasz, do Ciebie wołamy, daj nam pokój na granicy. Boże nasz Wszechmogący, uspokój te wszystkie złe nastroje. Daj mądrość liderom, daj mądrość dowódcom, daj mądrość wszystkim żołnierzom, wszystkim tym, którzy tam na granicy stoją. Panie, błogosławimy ich w Twoim imieniu. Panie, oczekujemy Twojej mądrości i Twojego rozwiązania. Zechciej, Panie, spocząć w swojej mocy i rozwiąż te niepokoje, Panie. Wszystko to, co rozpętało się, Panie, czone, oto do Ciebie wołamy i oto Ciebie prosimy i na Ciebie liczymy i od Ciebie weźmiemy pomoc. Bądź błogosławiony, wielki Król i wspaniały Odkupiciel. Hosanna, halleluja. Amen, amen. Błogosławimy Was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa z powodu uczestniczenia w uwielbieniu Pana, w rozważaniu Bożego Słowa, w modlitwie. Niech Was Pan prowadzi i niech Was zaopatrza we wszystko, co potrzebujecie w Waszym życiu. I do zobaczenia na następnym nabożeństwie. Dzisiaj jeszcze w Międzylesiu popołudniowym nabożeństwie, a później w środę, w niedzielę, w piątek i w niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Z Bogiem!